Witam Was tutaj, cześć i czemam w znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z trasy S7, a już przed Wami węzeł Lesznowola. W poprzednim materiale, czyli odcinku dokładnie 66, nie 60, tylko 6, pokazałem Wam, jak wygląda odcinek od lotniska, oczywiście Chopina, węzeł Warszawa Lotniska dokładnie, do tego właśnie węzła Lesznowola. W tym materiale pokażę Wam, jak wygląda budowa tejże trasy, czyli trasy S7 na odcinku od Grójca do Warszawa Lotniska. Właśnie na odcinku od Lesznowoli do Tereczyna Północnego i pokażę Wam trochę Tereczyna Południowego, gdzie odcinek jest już oddany do użytku. No powiedzmy w dosyć dużej części. Ale dobrze, lecimy dalej i zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj był tunel taki zrobiony nad ulicą Słoneczną, ale już dalej lecimy. No i tutaj dosyć dużo ciekawych rzeczy jest, jeżeli byście patrzyli w ogóle w mapy, bo większość tych dróg, które jest aktualnie przeciętych przez budowę trasy S7, nie jest w żaden sposób oznaczona, że nie jest przejezdna. Ale to taka swoją drogą, bym powiedział, ciekawostka. Tutaj właśnie jest węzeł budowany, czy węzeł. Jest odcięta, przecięta ulica Przyleśna. No i jak widzicie, tak to wygląda. Czy będzie tutaj faktycznie przejazd dla samochodów po przebudowie? Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Na planie, z tego co widzę, nie widzę tutaj żadnych przejazdów i ewentualnie przejście będzie możliwe, bo będzie pozostawione przejście dla zwierząt dołem. Ale to nie będzie dosyć duże przejście, więc tak samochodem to na pewno tam się nie przejedzie, a pieszo to może tak, jak się człowiek schyli, to przejedzie. Tutaj jest dosyć duży rozjazd, to jest dosyć duży będzie przejazd dla ulicy Żwirowej. Co ciekawe, właśnie tutaj, ja myślę na początku, że tu będzie jakiś węzeł, że tu faktycznie będzie można było zjechać na trasę S7, ale jednak tak nie będzie. Aktualnie komunikacja się tutaj bywa całkowicie normalnie, to znaczy po starej jezdni, ale jak widzicie, już powstaje nowy wiadukt, po którym nad trasą S7 będzie się przejeżdżać. Jak widzicie, również jest rondo do dróg dojazdowych wzdłuż trasy, jak i również cała trasa S7 tutaj będzie jechać w wykopie. Co ciekawe, że akurat w tym miejscu będzie jechać właśnie dołem. Też tutaj jest oczywiście to powiązane z tym, jak wygląda tutaj teren i ukształtowanie tego wszystkiego, więc tak to się tutaj potoczy. Ale dobrze, lecimy dalej. Tutaj właśnie, jak widzicie, będziemy lecieć raz w jedną stronę, raz w drugą, żebyście mogli zobaczyć trochę więcej niż w samym filmie z przelotu bez mojego gadania. Lecimy dalej. Jak widzicie, tutaj jest tymczasowe miejsce, gdzie w teorii można zrobić przejazd z jednej na drugą stronę jezdni, no ale na razie to oczywiście nie będzie wykorzystywane, jeżeli nie ma takich potrzeb. Tutaj jest długi przelot nad kolejnym odcinkiem, na tyle długi, że trudno mi było go oplatać dla Was, dlatego właśnie tutaj taki był dosyć duży przeskok od tych odjazdów i zbiorników wodnych, które są budowane również. Tutaj, jak widzicie, również trasa S7, znaczy tutaj już jedzie górą, nie dołem. Jak widzicie, już powstał obiekt Gościniec, tak się nazywa ta ulica, na którym właśnie przylecieliśmy. No i mamy cały węzeł nowy, czyli Antoninów 68, tak się nazywa. To jest numerek, te numerki to są właśnie numerki węzłów, które faktycznie tutaj są. No i ten węzeł, jak widzicie, jest dosyć pokaźny. Jest on trochę wywalony w pole, nie będę ukrywać. Co nie zmienia faktu, że jest tutaj potrzebny, bo naprawdę na długim odcinku tutaj właśnie żadnych zjazdów nie ma. Oczywiście nad całym obiektem będzie właśnie wiadukt, aby można było zjechać z jednej i z drugiej strony na trasę. Z zjazdami na samą trasę, z tego co zauważyłem, tutaj będzie oczywiście ograniczenie prędkości, no bo tutaj dosyć są ostre zakręty. Co nie zmienia faktu, że właśnie tak to mniej więcej wygląda i to jest taki bardziej lokalny faktycznie zjazd niż jakikolwiek, bym powiedział, węzeł na tej trasie. Także tak to tutaj wygląda. Dalej lecimy, tutaj mieliście jeszcze miejsce, gdzie awaryjnie lądowałem i tam jest właśnie, no tutaj dosyć dużo tych bagien jest, terenów bagiennych, więc te wszystkie kanałki, wody i tak dalej muszą mieć przepływ, dlatego też tutaj trwają długo prace, chociaż to jest powiązane też z problemami innymi, które były po drodze. Za chwilę zobaczycie kolejne miejsce, a mianowicie MOP, MOP 3, nie mam jeszcze nazwy ostatecznie, jak będzie się nazywać, może Karolin, kto wie. Ewentualnie tutaj od miasteczki, tutaj jest obok, od tego zresztą będziecie mieli tutaj nazwę pokazaną teraz nad tym mopem, no i tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, mop całkiem pokaźnych to zmiarów, z jednej i z drugiej strony oczywiście będzie się znajdować. Mieszkowo, dokładnie o to mi chodziło, że właśnie może będzie to mop Mieszkowo albo Karolin, no zobaczymy.
No i oczywiście tymczasowe, już ostateczne zbiorniki wodne też się pojawiają na koniec tego całego. To będzie taki mob, dosyć bym powiedział pokaźnych rozmiarów, będą oczywiście restauracje z tego co mi się wydaje. No i przy pokaźnych rozmiarów parking, aby każdy tutaj właśnie z tirów mógł sobie odpocząć jeszcze dosyć duży kawałek drogi. Od Warszawy lub pod Warszawą, w zależności od tego, w którą stronę patrzymy. Tutaj jest właśnie ten teren bagienny, gdzie trochę bagien jest z jednej i z drugiej strony, więc jak widzicie, tutaj właśnie jest ten obiekt, dzięki któremu będzie swobodny przepływ wód pod trasą. Nie będę ukrywać, na pewno to nie pomaga w samej budowie tejże trasy, no ale no tak to wygląda, no jakoś zawsze to musi się tutaj połączyć w jedną całość. Tutaj za chwilę zobaczycie już powoli pojawiające się fundamenty, jak i również słupy, podpory od wiaduktu ulicy, no właśnie tu się próbuję domyśleć, jak ona się nazywa, Łanowa, no dobrze, to będzie ulica Łanowa. Patrząc tutaj z mapy. Co ciekawe, ten odcinek, na którym dzisiaj lecimy, to jest 15 km, ale sam budowany, czyli właśnie od Lesznowoli do Tetrzyna Północnego. Co ciekawe, został on podzielony właśnie tutaj na dwie części i 30 grudnia 2019 roku został wydany ZRID na fragment odcinka o długości 13,5 km. Po wykorzystaniu wszelakich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, w październiku 2020 roku GDRK podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą właśnie Idsu Bud, tak się nazywała, informując jednocześnie, że nowe postępowanie ogłoszone zostanie jeszcze w roku 2020. Następnie w kwietniu 2021 roku GDK wybrała tutaj nowego właśnie już wykonawcę tejże trasy za kwotę 510 milionów złotych. No i ta firma się nazywa PTU Intercor, a 23 czerwca 2021 roku została podpisana umowa z tym wykonawcą. Planowane zakończenie tej budowy jest w teorii, tutaj oczywiście są zbieżne różne rzeczy, na koniec tego roku. Czy tak będzie? No to sami możecie ocenić, patrząc tutaj. A w ramach tego, co teraz faktycznie teraz mijamy, no to właśnie lecimy nad ulicą Mrowkowską, że tak to powiem. No i właśnie przez Szczaki przylecieliśmy. Tu już jest ostatni taki faktycznie węzeł daleko od trasy, która już istnieje. Tu jest właśnie kolejny wiadukt, o których mówiłem. To jest wiadukt, który z kolei nazywa się Szczakowska. Okej. No ciekawe mają te nazwy tych ulic w tych rejonach, trzeba im to przyznać. Natomiast wracając do tego, kiedy zostanie otwarty ten węzeł, tak jak mówiłem, planowane było zakończenie na koniec tego roku. Możliwe, że im się to uda, jednakże ja sądzę, że jeśli nawet im się uda skończyć budowę do końca tego roku, co raczej wątpię, no to jeszcze później będą odbory techniczne i im to pewnie może zająć jeszcze jakiś ekstra miesiąc. Sądzę, że w kolejne wakacje już ta trasa będzie dostępna, w te wakacje oczywiście to jest niemożliwe, bo została całkowicie oddana do użytku. Tutaj jak widzicie, tutaj był trochę jeden od takie miejsce właśnie, gdzie trochę odjeżdżaliśmy, to oczywiście zbiornik wodny, no i tutaj kolejny wiadukt, tutaj właśnie widzicie, to jest, jak mi się dobrze wydaje, z ulicą Słoneczną, ale tak mniej więcej, to bym powiedział, bo tak patrzę, nie, to nie była ulica Słoneczna, już zmieniam to, to była ulica Runkowska, dobrze. Natomiast dalej, lecąc w tym kierunku, jak teraz lecimy, mamy kolejną przecinającą ulicę, to jest ulica Długa, ciekawe czemu, może Długa jest. No i tutaj oczywiście jest obiekt na dole, który będzie, dzięki temu będzie całkowita możliwość przejezdność dla wszystkich pojazdów, ale dołem, pod trasą S7. Dalej węzeł Taryczyn Północny, to jest właśnie skrzyżowanie drogi S7 i 876 i jest to węzeł numer 70 na całej trasie i tutaj już niedługo w najbliższych dniach będzie zmieniona organizacja ruchu, tak aby pojazdy właśnie tutaj samochodowe jechały po części przez węzeł, ale jeszcze nie wiaduktem, tylko przejeżdżając przez fragment trasy S7, bo tutaj ulica Pieseczyńska musi być zamknięta, jeżeli chodzi o stary odcinek, który tutaj był, ponieważ muszą być prowadzone dalsze prace przy budowie i wiaduktu dla nowej ulicy właśnie Piaseczyńskiej, jak i również dla trasy S7, która jedzie dołem pod Piaseczyńską. Na koniec jeszcze krótki fragment wam pokażę, jak wygląda tutaj trasa właśnie S7 na odcinku, który został już wybudowany no jakiś czas temu. Ten odcinek został oddany do użytku w 2020 roku, grudniu, 17 dokładnie grudnia.
nie? No i jest tutaj otwarte tymczasowo właśnie z kierunku Grójca do węzła Tarczyn Południe. Dalej jest zamknięty ten odcinek, który właśnie widzimy. No i on czeka, że zostanie wybudowana dalsza część trasy S7. Jak widzicie, teraz mamy zjazd w kierunku Tarczyna i jest ograniczenie do 50 na godzinę, bo jest dosyć ostry zakręt. Ale tak to właśnie wygląda i ten odcinek jeszcze poczeka chwilę. Natomiast nowo wybudowany odcinek właśnie od Grójca do Tarczyna Południe, z tego co wiem, nie jest oznaczony jeszcze jako droga ekspresowa. Ale tutaj się sugeruje informacjami z Wikipedii, więc jakieś tam drobne błędy oczywiście mogą być. Tak wygląda węzeł Tarczyn Południe, węzeł 71. Właśnie się znajduje w Rembertowie i tutaj dosyć ciekawe te drogi serwisowe i dojazdowe do wszystkich rzeczy, które są po drodze trasy. Przecinają ciekawie właśnie wszystkie pola w okolicy i sady, bym tak to powiedział. Dobrze, to było na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To byłoby na tyle i to byłoby też na tyle z filmów z trasy S7. Ale co kolejnego zobaczyć, chcecie, piszcie w komentarzach. Cześć!